Dzień dobry. Byłem dzisiaj w Warszawie. Tam polski oddział Xiaomi ogłosił polską premierę modelu Mi 8 Pro. No i mam już ten telefon w ręku i mogę Wam teraz, jak już się najadłem, na spokojnie parę słów o nim powiedzieć, tak, premierowo. Na początek, jak zwykle, szybkie sprawdzenie zawartości zestawu. Nie ma w zestawie słuchawek, jest za to zasilacz, no jak widzicie niekoniecznie nasz kontynentalny europejski, jest przewód USB-C, jest przejściówka z USB-C na mini jacka, niestety mini jacka w tym telefonie nie uświadczymy, no i producent dodaje też silikonowy pokrowiec, całkiem nieźle dopasowany, z takimi ciekawymi wycięciami na anteny. Powiem szczerze, że w silikonowym pokrowcu pierwszy raz coś takiego spotkałem. No ale taka ciekawostka. Jest też naturalnie instrukcja, no ale zostawmy ten zestaw, obejrzyjmy sam telefon, bo jest naprawdę co oglądać. Z przodu, no to tak zwyczajnie, duży ekran, wąskie ramki, jest niestety notch, jest lekka brudka pod ekranem, no ale ogólnie wszystko wygląda przyzwoicie i trzyma się normy, a show zaczyna się na tyle telefonu. To nie jest pierwszy smartfon z przezroczystymi pleckami. Taki już swego czasu oferowało HTC. Ale Xiaomi poszło na całość i pokazało znacznie więcej niż tajwański konkurent. Widać tu prawie całe trzewia telefonu. No dobra, nabieram Was. To nie są prawdziwe trzewia telefonu. To jest taka ich efektowna atrapa. To, co tam widzimy, procesor Qualcomm, pamięć Samsunga i tak dalej, to wszystko jest udawane. Oczywiście tak naprawdę te elementy tam są w środku pod spodem, ale nie wyglądają tak ładnie jak tutaj przez te szklane plecki. Niemniej zabieg bardzo efektowny, bardzo udany. Wygląda to po prostu przegenialnie, ja się w tym zakochałem. Po prostu wygląda super. Na żywo, wierzcie mi, czysta rewelka. Jeszcze do tego Xiaomi się zabawiło trochę z nabywcami i tam malutkim druczkiem kilka sentencji napisało, chociażby innowacja dla wszystkich, takie piękne, szczytne hasło. Fajnie to wygląda. No a jak już jesteśmy tam na tyłach, to powiem Wam, że tam jest antena NFC, czyli ten smartfon ma NFC. Ale nie widzimy czytnika linii papilarnych, bo czytnik linii papilarnych to jest takim drugim killer featurem w tym smartfonie. Czytnik, moi drodzy, znajduje się z przodu. Pod wyświetlaczem. To jest rozwiązanie firmy Synaptics, fachowców w tej dziedzinie i powiem szczerze, tak na pierwszy rzut oka działa całkiem nieźle. Co prawda mam ten telefon raptem tam ze 4 godziny może, ale chwilę się już bawiłem tym czytnikiem. Dodawanie palca standardowo przebiega. Czytnik działa w zasadzie też standardowo. No muszę się do tego rozwiązania trochę przekonać i trochę przyzwyczaić. Mamy trochę tutaj inne odczucia niż w przypadku tradycyjnego czytnika, ale tak naprawdę z drugiej strony jest podobnie. No, dotykamy określonego miejsca. Fajnie, gdyby to miejsce było nieco większe niż jest tutaj, bo faktycznie no, musimy pilnować, żeby palec trafił w to miejsce, które podświetla nam się na ekranie. Przesunięcie palca już kawałek w bok, no niestety nie załatwi nam odblokowania, chyba że korzystamy z innego sposobu blokady, z rozpoznawania twarzy, które tutaj również jest i to działa całkiem nieźle, bo to jest skanowanie twarzy pod czerwienią, czyli zadziała nawet po ciemku. I działa naprawdę dobrze. Ja już to chwaliłem przy okazji testowania poprzedniego modelu Xiaomi, który miałem okazję wypróbować. Tu działa równie dobrze. Naprawdę całkiem fajna opcja. Pospołu z tym czytnikiem to wszystko razem daje radę. Wyświetlacz też daje radę. Matryca AMOLED, więc fajne kolory, fajna czerń. Do tego Always On Display. Niezależnie od Always On Display mamy też diodę powiadomień. No i pewnie bebechy też dadzą radę, bo mamy tutaj Snapdragon 845, 8 giga RAM i 128 giga pamięci. No niestety bez możliwości rozbudowy kartą microSD. Smuteczek, jest dual SIM zamiast tego, ale to słaba pociecha. No powinno wystarczyć, myślę, że ten telefon ma spore naddatki wydajności i poradzi sobie nawet w najbardziej wymagających grach, ma te 8 giga RAM, no, nie odpara rady tam. Powinno być dobrze. No nie miałem jeszcze okazji się nim dłużej pobawić, no bo mam go, tak jak mówiłem, ze 4 godziny może, więc no jeszcze o tej wydajności ciężko powiedzieć, ale myślę, że raczej tutaj nie będzie źle, będzie wręcz przeciwnie, znakomicie. Interfejs to Android 8.1 z nakładką MIUI, w tej chwili w wersji 9.6, ale pewnie za chwilę już będzie 10. No i ci, którzy znają ten interfejs, to tutaj żadnych niespodzianek nie znajdą, ale tym, którzy tego nie znają,
to szybciutko powiem, że mamy tutaj na przykład możliwość sterowania za pomocą gestów. Takie nasze sekretne miejsce, czyli tak zwaną drugą przestrzeń, jest pływający klawisz. Jest jeszcze kilka takich drobnych usprawnień, które wspomogą nas w użytkowaniu tego telefonu, jak chociażby aplikacja do konserwacji systemu, czy też bardzo fajny skaner kodów QR, wizytówek i tym podobnych spraw. Jest też oczywiście pakiet od Google, no i niespodzianka, dawno niewidziany pakiet Microsoftu. Jest też kilka dodatkowych nadprogramowych aplikacji, ale te spokojnie można usunąć. I suma summarum, pamięci na starcie mamy nieco ponad 117 GB wolnej przestrzeni. Akumulator, no przeciętny, 3000 mAh, ani to za mało, ani to za dużo. Tak, średnia dla klasy. Jest QuickCharge 4+, ale ta ładowarka, którą mam w zestawie, przy czym to nie jest ta ładowarka, która u nas będzie w sklepach, obsługuje trójkę. Nie wiem, jaka u nas będzie ładowarka dołączona, nie potrafię wam tego powiedzieć, smuteczek. Smuteczku nie będzie też fotograficznie raczej, bo z przodu mamy 20 megapikseli z technologią SuperPixel, czyli łączeniem czterech sąsiadujących pikseli w jeden duży, który łapie więcej światła i ma zapewnić lepsze efekty. Wypróbujemy, na razie tam kilka zdjęć pstryknąłem, one sobie teraz w tle lecą, możecie zobaczyć. No ale o fotografii szerzej opowiem już w pełnej recenzji. Tylny aparat też da radę. To jest to, co mamy chociażby w Mixie, czy chociażby w Mi 8. 2x12 mega, jedna matryca Samsunga, druga matryca Sony, jedna stabilizowana, druga znowu ma teleobiektyw, czyli dwukrotne bezstratne zbliżenie nam umożliwia. Jest sztuczna inteligencja. Na razie te kilka zdjęć, które zrobiłem, powiedzmy, że wyglądają dosyć przyzwoicie i raczej nastrajają optymistycznie, ale o zdjęciach, tak jak już powiedziałem, opowiem wam już we właściwej recenzji. Wtedy też opowiem wam, jak się sprawują poszczególne moduły łączności, na ile tak naprawdę wystarczy akumulator, no i o wszystkim innym, co jeszcze w tym telefonie zauważę dobrego i złego. Na recenzję zapraszam za około 3 tygodnie. A dziś już dziękuję wam za oglądanie, żegnam się z wami, no i do zobaczenia w tygodniówce. Cześć! A mam was! Dotrwaliście do końca, no to jeszcze wam powiem, że ten telefon będzie u nas kosztował 2599 zł w sklepach od 16 listopada. A szczegółową specyfikację, porównanie ze standardową Mi 8, gdybyście się zastanawiali, którą lepiej kupić, znajdziecie w opisie tegoż filmu. To jeszcze raz. Cześć!